Pilak to tajemnicza i przerażająca postać z mitologii Inuitów, szczególnie związana z kulturą szamanów Grenlandii i Arktyki. Jest to twór magiczny, który miał służyć do rzucania klątw i atakowania wrogów, zarówno ludzi, jak i duchów. Tupilak symbolizuje nie tylko moc, ale także niebezpieczeństwo wynikające z nieumiejętnego użycia magii. Tworzenie Tupilak. W mitologii Inuitów Tupilak nie był naturalnym stworzeniem, lecz konstruktem stworzonym przez szamana lub czarownika. Proces tworzenia Tupilak był skomplikowany i tajemniczy. Szamani używali do tego celu różnych elementów, takich jak kości, zęby, skóry oraz inne części zwierząt lub ludzi. Kluczową rolę odgrywała moc duchowa szamana, który musiał tchnąć w stworzenie życie za pomocą magicznych rytuałów i zaklęć. Tupilak miał służyć jako narzędzie zemsty. Szaman, tworząc go, programował go do ścigania i niszczenia konkretnej osoby, zazwyczaj wroga lub kogoś, kto wyrządził szkodę szamanowi lub jego społeczności. Często wysyłano Tupilaka w duchową podróż, by tropił swoją ofiarę, niezależnie od tego, gdzie się znajdowała. Cechy i zachowanie Tupilak. Tupilak mógł przybierać różne formy, w zależności od intencji szamana i użytych do jego stworzenia materiałów. Zazwyczaj przedstawiany był jako groteskowa, przerażająca istota, złożona z różnych części zwierzęcych lub ludzkich, co nadawało mu upiorny wygląd. W zależności od źródła, Tupilak mógł przypominać demona, potwora morskiego lub hybrydę. Mimo swojej potężnej magii, Tupilak nie był niepokonany. Jeśli ofiara była silniejsza duchowo lub miała wsparcie potężniejszego szamana, mogła odesłać Tupilaka z powrotem do jego twórcy. W takim przypadku Tupilak mógł zaatakować swojego stwórcę, co było ogromnym zagrożeniem. To sprawiało, że korzystanie z Tupilaka było ryzykownym narzędziem, którego szamani nie używali symbolika tup. Tupilak symbolizuje moc, ale także ryzyko związane z manipulacją siłami duchowymi. Dla Inuitów duchy były obecne wszędzie – w zwierzętach, ludziach, a także w krajobrazie Arktyki. Każde działanie magiczne mogło mieć konsekwencje, dlatego tworzenie Tupilaka było aktem ostatecznym zarezerwowanym DLA najpoważniejszych sytuacji. Tupilak jest również postacią, która odzwierciedla dualizm Inuitów wobec natury. Był narzędziem zemsty, ale też przykładem na to, że moc natury i duchów może obrócić się przeciwko tym, którzy ją źle wykorzystują. W ten sposób Tupilak przypomina o konieczności szacunku DLA sił duchowych i natury. Tupilak we współczesnej kulturze. We współczesnych czasach Tupilak stał się także popularnym motywem w sztuce i rzemiośle Inuitów. Rzeźby przedstawiające Tupilak są tworzone z kości, kamienia czy drewna, a każda z nich ma unikalny i często przerażający wygląd. Dla turystów odwiedzających Grenlandię czy Arktykę, Tupilak stał się symbolem tamtejszej kultury i duchowej więzi Inuitów z naturą. Rzeźby Tupilaka często mają groteskowe kształty, wyrażające mieszankę człowieka i zwierzęcia. Przypominają o dawnych wierzeniach Inuitów i ich związkach z duchami, które są obecne w każdej części ich życia i kultury. Podsumowanie. Tupilak to fascynująca postać z mitologii Inuitów, pełna tajemnicy i grozy. Jest uosobieniem magii szamanów i ryzyka, jakie niesie ze sobą kontakt z potężnymi duchami. Jego obecność w mitologii przypomina o mądrości i ostrożności, jaką należy zachować wobec sił natury i duchów, które zamieszkują surowy świat Arktyki. Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika.